Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej komendanci służb mundurowych w Świdnicy opowiadali o tym, jak działają ich jednostki. Wśród nich był pan komendant Krzysztof Niziołek, szef Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Dzień dobry, panie komendancie. Czy możemy powiedzieć, że Świdnica jest miastem bezpiecznym? Jak wygląda kwestia przestępczości? Dokonując oceny pracy policji czy oceny stanu bezpieczeństwa za ostatnie lata, dzisiaj na sesji przedstawiam ocenę stanu bezpieczeństwa za rok 2014 na terenie miasta Świdnicy. W ostatnich okresach czasu obserwujemy spadek przestępczości. Mówimy to o przestępczości ogółem, o przestępczości kryminalnej i przestępczości w wybranych kategoriach. Czy to tak się dobrze zrobiło? Czy wszyscy sporządnieli? Zaraz za chwilę to wytłumaczę i zanalizuję. Mówimy tu, jeżeli chodzi o tych wybrane kategorie, to są takie kategorie jak kradzieże z włamaniem, kradzieże mienia, bójki, pobicia, rozboje, kradzieże pojazdów i uszkodzenia mienia. Tutaj bym zwrócił uwagę na kilka kategorii, które myślę, że nie tylko dzięki pracy policji uległy ograniczeniu. Mówimy o włamaniach, bo na przestrzeni, jak Państwo widzieliście dzisiaj na slajdach, to jest 1/3 włamań tego, co mieliśmy 10 lat do tyłu. To jest bardzo duży skok, ale tak jak powiedziałem, myślę, że to nie jest tylko wynik pracy policji, ale również wynik wszystkich innych podmiotów współodpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa. Mówimy tutaj o firmach ochrony osób i mienia, o systemie zabezpieczeń, rolety, wspólne patrole ze Strażą Miejską. Także w mojej ocenie to spowodowało, że tych zdarzeń po prostu włamań jest mniej. Duży spadek odnotowaliśmy również w kradzieży mienia. Natomiast musimy pamiętać o tym, że pod koniec 2013 roku uległy zmianie przepisy dotyczące tak zwanych przestępstw przepołowionych, kradzieży mienia i uszkodzenia mienia. Mówimy o tak zwanej kwocie granicznej. Przed zmianą tych przepisów, do przestępstwa mieliśmy do kwoty 250 zł. W tej chwili po zmianie tych przepisów była to kwota 420 zł, na dzień dzisiejszy to jest kwota ponad 430 zł. Ale to spowodowało, że tych kradzieży czy uszkodzeń mienia było mniej. Natomiast odliczając te zdarzenia, to też żeśmy stwierdzili, że ten spadek przestępczości w tych wybranych kategoriach uległ ograniczeniu. Tu bym chciał też zwrócić uwagę na badania ankietowe, które prowadzimy od kilku lat. My nie pytamy mieszkańców powiatu, bo te badania prowadzimy wśród respondentów na terenie powiatu świdnickiego o ocenę pracy policji, ale zadajemy dwa pytania, jakie mamy działania podjąć, żeby poprawić ten stan bezpieczeństwa i jakie są najbardziej uciążliwe kategorie przestępstw czy wykroczeń uciążliwe dla społeczności lokalnej. Generalnie społeczność lokalna oczekuje większej liczby patroli policyjnych, wprowadzenie systemu monitoringu. Myślę, że tutaj wspólnymi działaniami z Urzędem Miasta od wielu lat i w tym roku takie miejsca zagrożone są monitorowane. Tutaj system kamer jest obsługiwany przez Straż Miejską, jest tak zwana jeszcze kamera mobilna i to jest dobre. A co z patrolami? Jeżeli chodzi o liczbę patroli, ja co roku praktycznie powołuję tak zwany zespół do analizy zmiany struktury organizacyjnej, którą dostosowuję w sposób dynamiczny do zagrożeń. W ostatnim 5 lat około 25 etatów z pionu kryminalnego zostało przeniesionych do pionu prewencji. Wzmocniłem też komórki ruchu drogowego, bo to tak z tym drugim pytaniem to wyjdzie. Wcześniej ruch drogowy liczył 21 etatów. Dzisiaj to jest ruch drogowy liczy 31 etatów. To też jest jak gdyby wynikiem pewnych założeń Komendy Głównej, bo stan komórki ruchu drogowego jest to 10% stanu etatowego. My mamy na 1 stycznia 2015 rok 304 etaty ruchu drogowego, etaty jednostki. I drugie pytanie to, co jest najbardziej uciążliwe dla społeczności lokalnej, to są brawurowo jeżdżący kierowcy i to jak gdyby koresponduje z tym wzmocnieniem ruchu drogowego, żeby eliminować te zdarzenia, które nie powinny miały mieć miejsca na drogach powiatu świdnickiego. Mówimy tu o drogach wojewódzkich, krajowych czy też powiatowych, ale zwróciłbym uwagę na tą kategorię zdarzeń, która jest najbardziej dla mnie też denerwująca i mieszkańców w rozmowach to słyszymy, to jest wszechobecny wandalizm. To jest tam, gdzie młodzież wraca, szczególnie w porach weekendowych, z piątku na soboty, z soboty na niedzielę, jest niszczone wszystko. To chodzi tu o pojazdy, samochody zaparkowane, oznakowanie pionowe, owiaty przystankowe, powywracane kubły. My to jak gdyby analizujemy, dostosowujemy. Ale udaje się łapać? Czy jest lepiej z tym zatrzymywaniem sprawców? Jest mniej tych zdarzeń i poziom wykrywalności kiedyś, powiedzmy 5 lat do tyłu, był na poziomie 24-30.
30%. Z tego, co pamiętam, to jest na poziomie 45%, czyli zbliżamy się do 50% tych przestępstw. Tu bym chciał też jak gdyby podać tą sytuację, jeżeli chodzi o tak zwane graffiti i pomalowanie tych postumentów pod armatami przy cmentarzu radzieckim. To była dla nas bardzo trudna sprawa, ale taka priorytetowa i prestiżowa dzięki podjętych czynnościach, że tak powiem, pozaprocesowych, udało nam się ustalić sprawcę, przedstawić mu zarzut i wiem, że tam tych zarzutów było więcej. Panie komendancie, to, że policja dobrze pracuje, zależy też w dużej mierze od tego, jakie ma narzędzia do pracy. Macie dobrze odremontowaną komendę, lepsze wyposażenie. Jak samorząd was wspiera, bo są plany również na ten rok? No, wygląda to pozytywnie. W tym roku dzisiaj już będzie uchwała podjęta przez Radę Miasta o współfinansowanie zakupu radiowozu. Takich radiowozów w bieżącym roku zakupimy 7. To są samochody, będą współfinansowane i środki przekazane na fundusz wsparcia, bo to są środki z komendy główne 50% i 50% samorządu. To partycypuje tu Urząd Miasta w Świdnicy w jednym radiowozie, 2 radiowozy z Urzędu Miasta w Szczegomiu, 2 z Urzędu Miasta w Żarowie. Starostwo również tu współfinansowuje jeden samochód i tutaj gmina Świdnica również jeden radiowóz, co daje nam wymianę 7 radiowozów nowych. To jest bardzo dobry wynik w województwie dolnośląskim, myślę, że jeden z lepszych. Naszym gościem jest pan Stanisław Rybak, komendant Straży Miejskiej w Świdnicy. Panie komendancie, 39 osób pracuje w Straży Miejskiej, a ile jest interwencji rocznie? 39 osób plus jeszcze bardzo ważna osoba, pracownik cywilny, który sprząta u nas i to jest ważna również funkcja. Ile interwencji rocznie? Mamy około blisko 5000 zgłoszeń rocznie. To w przeliczeniu na poszczególne dni to wypada około 14 zgłoszeń dziennie. Oprócz tego to jeszcze są sprawy ujawniane przez strażników w czasie patroli pieszych czy zmotoryzowanych. Również sprawy ujawniane z monitoringu wizyjnego. Tak to się przedstawia. No, wdzięczni jesteśmy za te zgłoszenia, bo dzięki temu jesteśmy w stanie zareagować na wszelkie nieprawidłowości. Co jest największą zmorą świdniczan? Jakich zgłoszeń jest najwięcej? Jakich spraw, którymi się zajmujecie? Alkohol to jest najgorszą rzeczą i wszystkie sprawy towarzyszące przy alkoholu. A zatem zakłócanie spokoju, zaśmiecanie, bójki, pobicia, awantury, niszczenie mienia przede wszystkim, bo to ślady, jakie pozostawiają, zwłaszcza młodzi ludzie, tak przypuszczam, po dyskotekach, no to nie należy to do przyjemnego oglądu taki obrazek, kiedy powywracane kosze, zaśmiecone ulice, zniszczone przystanki autobusowe, witryny sklepów i tak dalej. Inne zdarzenia, no to powiedziałem, co dotyczy alkoholu, natomiast innego rodzaju zdarzenia. Wandalizm chyba taki już niekoniecznie związany z alkoholem, a czasem po prostu z zwykłą, nie wiem, bezmyślnością, głupotą. Tak, tak. No jeśli chodzi o ruch drogowy również, to jest bardzo duże zagadnienie, którym się zajmujemy i nie zależy od nas ilość interwencji, jeśli chodzi o zakres z ruchu drogowego, choć zalecenia MSW są takie w procesie standaryzacji pracy Straży Miejskich, ażeby wykroczenia te stanowiły 49% ogółu reakcji na wszystkie wykroczenia. No to nie mamy wpływu, ponieważ no, ludzie dzwonią z różnymi sprawami, że ktoś tam niewłaściwie zaparkował, nie jesteśmy w stanie odmówić, musimy podjąć tą interwencję. W chwili obecnej, gdyby odłączyć sprawy z fotoradaru zarejestrowane, to mielibyśmy 57%, czyli aż tak daleko nie odbiegamy od standardów, które zakłada MSW. Panie komendancie, wiele spraw udaje się rozwiązać, zatrzymać sprawców dzięki monitoringowi. Co będzie dalej? Już ten system jest dosyć duży, to wy nim zawiadujecie, a jakie są jeszcze plany i czy to poprawi stan bezpieczeństwa? Myślę, że w najbliższej przyszłości, no już teraz będą dodatkowo instalowane 3 kamery, jedna na Pierzej i tutaj w narożniku ulicy Długiej i Rynku. Brakuje nam tam tego wglądu, między innymi tam w okolice funkcjonujących lokali gastronomicznych i tam się dzieją różne rzeczy, brakowało troszeczkę tego nam. Druga kamera to bardzo ważne miejsce również na ulicy Kopernika, skrzyżowanie Kopernika z Dębową. Tu chcielibyśmy również mieć kamerę taką, żeby mieć wgląd na to, co się dzieje tutaj w okolicach przystanku autobusowego, sklepów, postoj taksi,
stacji tam i tak dalej. Dużo zdarzeń tam jest, mamy dużo zgłoszeń w tym miejscu, to by nam niewątpliwie pomogło. I trzecia kamera, którą planujemy umieścić na Osiedlu Młodych wreszcie, będzie pierwsza kamera, no na pewno nie ostatnia. W dalszej kolejności zamierzenie jest takie, że musimy powiększyć troszkę pomieszczenie do obsługi monitoringu, ponieważ planowane jest podłączenie również kamer, które znajdują się przy szkołach. I pierwszą szkołą to będzie szkoła numer 4. Tam będzie kilka kamer, za pomocą których będziemy strzec tego, co się dzieje wokół szkoły. Czego jeszcze Wam potrzeba, żeby sprawniej funkcjonować, lepiej pracować? No, tych narzędzi jest, czyli choćby podgląd miasta, a co jeszcze by się przydało? Nie wiem, czy jesteście zadowoleni z miejsca, w którym pracujecie, z radiowozu? Miejsce jest dla nas wystarczające i dziękujemy za to, co mamy. Potrzebne byłyby w najbliższej przyszłości, o czym informowałem właśnie Radę Miejską, że no, przydałoby się zmienić samochód, który mamy już 10-letni, wysłużony do przewozu osób, które są nietrzeźwe, które no, spowodowały jakieś wykroczenie, takie no, pod wpływem alkoholu, nie jest w stanie się utrzymać na nogach, więc musimy ująć taką osobę, przewieźć do komendy policji i tak dalej, prowadzić dalsze czynności. To by się przydało. No to by się przydało, a dalej, no dalszej współpracy ze społecznością, bo te informacje, które otrzymujemy od mieszkańców Świdnicy, bardzo dużo nam pomagają, naprawdę. Naszym gościem jest Tomasz Szuszwalak, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, komenda powiatowa. Panie komendancie, jaki był miniony rok dla świdnickich strażaków? Jeśli chodzi o samą Świdnicę, czy było dużo wyjazdów, dużo zdarzeń trudnych? No, ten rok był pracowity jak każde poprzednie lata, chociaż statystycznie tych zdarzeń wydarzyło się mniej, było ich 1700 równo w całym powiecie, ale aż 1/3 dotyczy tylko i wyłącznie miasta Świdnica, było ich 546. Mniej więcej po połowie się to rozkłada, jeśli chodzi o ilość pożarów, a ilość miejscowych zagrożeń, czyli tych zdarzeń, które są związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy chociażby z ostatnio przechodzącymi wichurami nad naszym miastem, czy taką ciepłą, suchą zimą i ciepłą wiosną, gdzie mamy wypalania pozostałości roślinnych. Także tych zdarzeń zawsze jest za dużo, ale ten system ratowniczo-gaśniczy, który na terenie miasta funkcjonuje i wspomagany jest przez jednostki z terenu powiatu, jest wystarczający, aby to bezpieczeństwo było na należytym poziomie. Odpukać nie było żadnych bardzo poważnych zdarzeń z wieloma ofiarami. Udało się w tym roku. Jak w takim razie, jakie priorytety na następny czas? Może można jakoś zakląć tę rzeczywistość, żeby było równie dobrze w następnych miesiącach, latach. Jakie priorytety dla Was? Tak, rok ubiegły to był rok bez pożarów bardzo dużych i dużych. To są te zdarzenia, które powodują bardzo duże straty materialne, ale często również straty w ofiarach śmiertelnych. Takich zdarzeń w roku ubiegłym nie było. Natomiast przygotowujemy się do kilku ważnych priorytetów na ten rok. Najpierw te, które są bieżące i co roku o tej porze roku je wykonujemy, to przygotowujemy się na dni otwarte naszych strażnic. Miesiąc maj i czerwiec to są miesiące, gdzie odwiedza nas młodzież szkół średnich, gimnazjalnych, podstawowych, ale najbardziej nas cieszą również te maluszki z przedszkola. Jeżeli powiem, że około 1000 dzieciaczków obsługujemy na naszym placu w Świdnicy i w Siebodzicach, to się chyba dużo nie pomylę. Na pewno to są również zagadnienia omawiane przez naszych funkcjonariuszy w szkołach, na różnego rodzaju spotkaniach, pogadankach dotyczących zdarzeń wakacyjnych, czyli bezpiecznego zachowania się nad wodą, bezpiecznego użytkowania słońca, umiejętności powiadamiania służb ratowniczych o tym, gdzie jesteśmy, co się zdarzyło, jaki ratunek jest potrzebny. Również uczestniczymy w nauce młodzieży, jak postępować w nagłych zagrożeniach. Wczoraj chociażby był taki turniej organizowany przez Polski Czerwony Krzyż w Świdnicy, gdzie funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej tworzyli zespół sędziowski przy udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Ale jednym z najważniejszych priorytetów, który w tym roku zaczynamy, a będziemy go realizować w perspektywie 10-letniej, jest to program Zgaś Ryzyko. Dotyczy on ofiar śmiertelnych w obiektach mieszkalnych, czyli tam, gdzie nasz obywatel powinien się czuć najbezpieczniejszy. Mamy wrażenie, że czuje się bezpiecznie, ale jednak rokrocznie w granicach 500-600 osób ginie w pożarach mieszkań. A można zacząć od najprostszej rzeczy, od montażu chociażby czujki dymu czy czujki tlenku węgla w takich pomieszczeniach, które
ostrzegą mieszkańców o zagrożeniu i spowodują również, że służby ratownicze w maksymalnie skróconym czasie do tych działań ratowniczych dojadą. Chcemy zacząć od edukacji z dziećmi. Chcemy również zacząć od współpracy z samorządami, ale i z właścicielami budynków, wspólnot mieszkaniowych, z zarządcami, aby zbudować takie programy, które umożliwią montaż takich instalacji czy pomoc mieszkańcom w montażu tych instalacji. Ważna sprawa to oczywiście wyposażenie Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, przepraszam. Tutaj zwłaszcza chodzi o to, czym jeździcie do pożarów. Jak tu sytuacja wygląda i czy konieczne są zmiany? Praktycznie program, który rozpoczęliśmy w roku 2000, polegającym na wymianie jeszcze będących wtedy na wyposażeniu samochodów marki Star, marki Jelcz, marki Żuk, dla niektórych to nazwy już dzisiaj nieznajome, a jeszcze w ochotniczych strażach pożarnych taki sprzęt jeździ. Przeszliśmy tą normę eksploatacji, bo jednak 1700-2200 interwencji rocznie to jest bardzo duże obciążenie dla każdego pojazdu. Musimy te pojazdy wymienić po raz kolejny. W tym roku wspólnie między innymi z samorządem miasta Świdnica, ale również gminy wiejskiej Świdnica, Nadleśnictwa Świdnica i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wymienimy ten podstawowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który nasi mieszkańcy na co dzień widzą przy każdego rodzaju działaniach. Natomiast takich samochodów w perspektywie kolejnych 2 lat musimy wymienić co roku jeszcze po jednym, bez wsparcia samorządów, bez wsparcia firm, które chciałyby wspomagać ochronę przeciwpożarową, nie będziemy w stanie tego zrobić. A nie możemy również doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy dojdziemy pod ścianę i w jednym roku trzeba będzie wymienić cały sprzęt, bo on już nie będzie normatywny i nie będzie spełniał tych walorów techniczno-bojowych, które są wymagane od tego rodzaju sprzętu. Także ten samochód. Natomiast udaje nam się zdobywać również środki zewnętrzne i w tym roku ze środków Unii Europejskiej całkiem bez naszego wkładu pozyskamy nowoczesny samochód ratownictwa wysokościowego z pełnym wyposażeniem. W Świdnicy, przypomnę, działa specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, która całą południową część Dolnego Śląska obsługuje i również strefę przygraniczną po stronie Czech. Ten sprzęt będzie w 100% sfinansowany z Unii Europejskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.